Czy wśród znajomych masz dużo ludzi, którzy zdecydowaliby się oddać szpik kostny? Wydaje mi się, że wśród młodzieży nie jest to zbyt popularne. Raczej jest oddawanie krwi popularne, przynajmniej wśród moich znajomych. Nie wiem, jak jest wśród innej młodzieży, ciężko mi jest powiedzieć. Mówiłaś wcześniej, że organizowałaś akcję oddawania szpiku kostnego i czy mogłabyś nam przybliżyć, jak trudno jest zorganizować taką akcję i na czym to polega? Ogólnie była to akcja ogólna, nie tylko o szpiku kostnego, ale też krwi dla mojej siostrzyczki ciotecznej. Niestety nie pomogła, w każdym bądź razie nie jest to zbyt trudne tak naprawdę. Wystarczy chęci i to bardzo mocne, ale naprawdę wszystko da się zorganizować, jeśli się odpowiednio tego chce i ma się motywację. A czy dużo jest osób chętnych, które biorą udział w takich akcjach? Tak. Byłam aż zaskoczona, że wśród właśnie młodzieży było tyle osób, którzy się zdecydowali na oddanie krwi, na oddanie jakiejś zbiórki pieniędzy, na wszystko, po prostu na wszystko. Okazało się, że wśród osób młodych i zarówno młodych, jak i tych starszych, bo nauczyciele również brali udział w tej akcji, znajduje się aż tyle osób dobrej woli.